League of Legends na telefony, hit czy kit? Sprawdźmy to! Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ będziemy grali sobie na telefonie i będziemy sobie grali w LoL'a, dokładnie tak, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Będziemy grali sobie w LoL'a na telefonie. League of Legends Wild Rift już wystartowało. Pograłem jedną gierkę, chciałem nagrać wam, jak przechodzę w ogóle tutorial i moje pierwsze spotkanie z tą grą, ale to było zbyt ciężko, jakby ja nie jestem kompletnie graczem mobilnym, jestem stricte pecetowcem i stwierdziłem, że sobie to przetestujemy tak już na żywo. Spróbujemy sobie zagrać w gierkę, dam też opinię o tej grze i powiem wam szczerze, że jestem póki co naprawdę zafascynowany. Gra mi się naprawdę dobrze, lepiej niż chyba nawet zwykłego LoL'a, chociaż to też zależy. Słuchajcie, generalnie jesteśmy teraz w lobby głównym, jak widzicie, i mamy tutaj masę rzeczy, wydarzenia na przykład, nie? Same w sobie, jakieś tutaj specjalne. Mamy sklep, w którym możemy kupować bohaterów i skórki, co jest naprawdę mega. Bohaterów jest dużo, nie ma chyba wszystkich. Dokładnie, nie ma wszystkich, ale jest ich naprawdę sporo. Ja póki co przetestowałem Blitzcranka i Jinx i zagramy sobie dzisiaj właśnie Jinx. Nie przedłużajmy, zacznijmy sobie gierkę. Nie chcę treningu, chciałbym zagrać PvP z graczami, bo oczywiście to jest najciekawsze. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej materiałów z LoL'a, zostawcie kciuka. Myślę, że możemy sobie trochę tego pocisnąć. Mam nawet już gościa na drugi odcinek, żeby sobie z nim zagrać. Zacznijmy, dobra. Jesteśmy w ogóle na koncie, na którym gram na kompie. Na szczęście można to łączyć, co jest też bardzo fajne, ponieważ właśnie możemy, w sumie nie wiem, mieć na przykład znajomych i chyba też dostajemy jakieś specjalne nagrody za to, że właśnie gramy. Ja sobie piknę Jinx i pójdę sobie na bota, bo tym mi się gra po prostu najlepiej. Znam tę postać, więc nie będę tutaj wam pokazywał jakiejś nowej. Myślę, że w kolejnych odcinkach możemy sobie pograć kolejnymi. Mam nadzieję też, że taki kadr wam się podoba. Widzicie telefon, widzicie mnie, widzicie moje piękne zakole, więc powinno być całkiem przyjemnie. Jest to w ogóle pierwszy film w życiu nagrywany na telefon. Trochę wam jeszcze ten mikrofon może przybliżę, żebyście dobrze mnie słyszeli, bo gadam jednak trochę w dół. No i słuchajcie, zaczynamy sobie naszą pierwszą gierkę. Grałem póki co na boty i wygrałem, ale zakładam, że to nie jest zbyt trudne. Teraz zagramy sobie na prawdziwych wrogów i zobaczymy, jak to działa. I powiem wam szczerze, że naprawdę podoba mi się póki co rozgrywka. Jest ona dobrze zrobiona. W sensie, bałem się, że będzie, wiecie, coś takiego, że będę strzelał i nie będę trafiał, bo to wszystko będzie nieintuicyjne, będzie to strasznie toporne, jak to wygląda w grach na telefon, ale naprawdę jest to fajnie zrobione, przemyślane i mega mi się podoba, bo po prostu jest łatwe, jest szybkie, dynamiczne. Jak zwykła gra w LoL'a trwa 30-40 minut, tak tutaj no 10 minut i myślę jest po rozgrywce, więc zaraz wam to postaram się pokazać. Przechodzimy do gry, nie przedłużajmy. No i zaczynamy grę. Dostałem tutaj jeszcze jakieś powiadomienie. Jesteśmy teraz w ogóle po drugiej, a jednak nie, po naszej stronie jesteśmy, dobra, nieważne. Jak widzicie, mapa jest taka, jaką znamy doskonale z LoL'a. Jest to po prostu Summoner's Rift, tylko trochę inne. Różni się to tym, że nie ma tutaj inhibitorów, tylko od razu jest Nexus, co jest bardzo fajne. No i Nexus też do nas strzela, co jest w ogóle wow. Dobra, idziemy sobie na dolną aleję. Tutaj mamy w ogóle takiego kwiatka, którego możemy sobie zjeść i dostać HP. No i mamy sklep, jak widzicie jest sklep, możemy sobie tutaj kupować rzeczy. Powiem wam szczerze, że jeszcze tego do końca nie ogarniam. Na szczęście gra dosyć mocno nam ułatwia i proponuje nam różne rzeczy. Ja tą grę sobie trochę w ogóle ściszę. Dobra. No i jak widzicie, jesteśmy teraz w trakcie rozgrywki i możemy już się bić. I działa to na tej zasadzie, że mamy tutaj autoatak na samym środku. I jak sobie to klikamy, przeciągamy, to sobie po prostu strzelamy. No i wybieramy sobie wroga. Akurat teraz wybrałem minionka, a nie Garena. No ale dobra, Garen może być trochę ciężko, bo jednak jest to postać blisko dystansowa, tak, blisko dystansowa jest takie coś, nie wiem, więc może mieć trochę ciężej ode mnie, który sobie strzelam i chyba w ogóle Garen nie ma supporta na linii, jest sam versus mnie i nami. Dobra, nami niestety nie trafiła. Bierzemy sobie drugi level, mamy teraz W i co jest fajne, to jest to, że mamy auto naprowadzanie. Patrzcie, nasz Garen jest podświetlony i jak klikamy sobie W, to pocisk automatycznie do niego leci, przez co nie musimy się martwić celowaniem. Oczywiście celować możemy, to jest też spoko. Możemy sobie... O, dobra, chwilę, może go zabić. O, właśnie, chciałem przycelować. I na szczęście trafiłem. Dobra, weźmy, spróbujmy go może... Kurde, nie zabijemy go. No dobra. Weźmiemy sobie trzeci poziom E. No i Garen jest generalnie gnębiony i prawdopodobnie wygraliśmy tą linię. No tutaj jest to chyba strasznie snowballowe. W sensie wystarczy moment, żeby tak naprawdę zdecydować, kto wygra na linii. Bo ciężko jest potem odrobić straty. Może mi się uda go zabić. Dobra, nami go zabiła, super. Mamy pierwszego fraga. Dużo gadam, co? Chcę, żeby to był trochę taki bardziej, wiecie, profesjonalny materiał, nie? W sensie, żebym
jednak zachęci może nowych graczy, czy coś. Oczywiście nie płacą mi, bo jestem zbyt małym Jupiterem, ale myślę, że to może być naprawdę fajna seria, fajny kontencik. Dobra, puszujemy turret. Myślę, że możemy sobie wrócić do bazy, żeby się cofnąć. Klikamy sobie ten tutaj guziczek. W ogóle patrzcie, jak to pięknie wygląda na nagrywarce. Ta gra jest cudowna. Naprawdę, jestem mega zafascynowany nią. Dzisiaj wychodzi w ogóle Cyberpunk. No ja Cyberpunka nie pogram sobie raczej na moim komputerze, ale w LoL'a na telefonie jak najbardziej mogę. Dobra, kupiliśmy sobie kawomiecz. Nie do końca wiem, gdzie są pokazane nasze itemy, które mamy. Zakładam, że gdzieś to jest, tylko tego nie widzę. No nieważne. Dobra, weźmy sobie, levelujmy Q, bo to jest, znaczy nasze działko. To wydaje mi się najrozsądniejsze. Zwiększa nam to damage. No dobra, no i od razu pokujemy Garena. Chociaż nie, bo miniona zaczyna nas bić. Dobra, bierzemy go. Ale dostaje Garen po łbie. Co też jest warte, myślę, zwrócenia uwagi, to wydajność tej gry, ponieważ gra działa naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli pytacie, na czym gram, no to gram na Samsungu S8 zwykłym. No i naprawdę, no, działa super. Wziąłem sobie jeszcze ustawienie 60 FPS-ów. Oj, kurde, ten Garen tam nami atakuje, bo raczej ona jego. Wziąłem sobie 60 FPS-ów i kurde, płynnie, nie? Jeszcze mam nagrywarkę włączoną, więc tym bardziej fajnie. Nie ma żadnych lagów, nie doświadczyłem ich przynajmniej, chyba że jakieś większe teamfighty będą, to może być wtedy problematyczne. Dobra, Garen się wbija. Okej, spróbujmy go zabić, weźmy rakietki. Dobra, no i mamy killa, słuchajcie. No i jest jest frag, mamy 1-0-1 staty, więc całkiem fajnie idzie. No Garen chyba nie ogarnia zbytnio. Generalnie gracze nie będą raczej zbytnio ogarniali póki co, bo to jest jednak pierwszy dzień tej gry. Z tego co wiem, w ogóle niektórzy tę grę już mieli wczoraj. No i mi niestety nie dane było w nią zagrać wczoraj, miałem wczesną rejestrację, nie wiadomo czemu. Jakoś chyba losowo to wybierali, ewentualnie mi się coś popsuło. Tak czy siak gra już była dostępna wczoraj. Dobra, poukujemy ładnie. W ogóle mamy ulta, ulcik działa dokładnie tak samo. W ogóle chyba wszystkie skille działają tak samo jak w LoL-u zwykłym. Dopuśćmy go. No brawo, Oskar, świetny ulcik. O, dobra, poukujmy. Oj, nie mamy many, bo strzelałem cały czas rakietami. No to jest problem i prawdopodobnie zaraz będę musiał się wycofać, bo bez many tutaj zbyt dużo nie zrobię. O, mamy też w ogóle wardy, które możemy sobie stawiać, super. Okej, pokczam. Spróbujmy ją zabić. Dawaj, no. Może się uda. Okej, chociaż kurde, te nie rakiety biją dosyć mało. Tutaj widać te różnice. Tutaj jeszcze mam jakiś guzik. Jestem ciekawy, co on robi. No nie wiem, dobra. Cofamy sobie do bazy, kupujemy sobie ostrzenie skończoności, buty, no i to tyle. No i idziemy sobie na dolną aleję po raz kolejny. Ale dużo gadam w tym odcinku, co? Słuchajcie, podoba mi się, naprawdę podoba mi się coś nowego, coś świeżego. Myślę, że gierka naprawdę jest godna uwagi, żeby sobie w nią zagrać. Jest darmowa, to też jest spoko. To brzmi strasznie jak reklama, nie? No ale chcę wam ją zaprezentować taką, jaką jest. Mamy także, mogę wam sobie szybko pokazać, ustawienia. I ustawienia... Halo. Ustawienia, o! Ustawienia, no i coś tutaj przełączyłem sobie. Dobra, no, ojej, dobra. Ustawienia są naprawdę rozbudowane, mamy tego dużo. Możemy sobie tutaj wszystko zmieniać ładnie. I to też chciałem wam pokazać, żeby się poddać. No generalnie jak zwykły LOL. Jak zwykły LOL, tylko na telefony. Zastanawiam się też, jak to będzie w ogóle działało na innym sprzęcie niż mój. Jakimś takim, wiecie, słabszym. Może wtedy być trochę ciężej. Bo gra sama w sobie wydaje mi się, że może być trochę wymagająca, bo ma dosyć dużą wagę. Nie wiem, jak to wpływa, nie znam się na telefonach. W ogóle nie jestem graczem telefonowym, ale gra sama w sobie waży prawie 2 GB, no co jest całkiem, myślę, sporą ilością. Dobra, Garen, weź tu, wypadł, mordo. Jesteś martwy już, jak ja cię walę. Więc gra waży dosyć dużo i wydaje mi się, że dla słabszych telefonów też to może być sporym problemem. Dobra, ulcik. No i Garen niestety przeżył. No i teraz chciałem nacelować w a mi minionka wzięło. Niestety. W ogóle wydaje mi się, że postacie blisko dystansowe dosyć mocno po czapie dostaną w tej grze, bo jednak jest to gra bardzo taka dynamiczna i ciężko podejść chyba. No ale może się mylę, no zobaczymy. Póki co nie ma smertu, tyle dobrze. Okej, puszujemy, słuchajcie, drugi turet. No i Garen do nas leci. Na szczęście go zatrzymaliśmy. No i to jest chyba moment, w którym Garen ma sporą przewagę, ponieważ jest jednak blisko dystansowy i można nas podbiec. Ale z tego nie korzysta. Z jakiegoś sposobu. Garen nie chce się z nami bić. W sumie spoko. Mi to pasuje. No Garen jest połkowany pięknie. Dobra. Co się dzieje w ogóle na mapie? Na mapie zbyt dużo się dzieje. Może chodźmy sobie w ogóle do dżungli. Zobaczmy, co się dzieje w dżungli. Czy jest wszystko takie same. Mamy żabę. Tutaj właśnie fajnie widać, jak ta żaba
jak ta walka wygląda, o w ten sposób, zobaczcie, możemy sobie chodzić i klikać, dzięki czemu nasza postać wykonuje takie fajne akrobacje. Chyba zaraz ta żaba się znudzi, no właśnie. No i zrąbałem, dobra, runda druga. Healnijmy się może, kurde, te heal nie da mi zbyt dużo. Ta żaba mnie raczej zabije. Ta żaba mnie na pewno zabije, brawo Oskar, jesteś świetnym graczem tej gry. Stuknij, by wyświetlić przedmioty tego gracza. No nie wyświetlę, bo tobie zabiła żaba, a nie gracz. Okej, ale mamy statystyki. Widać, że radzę sobie najgorzej z teamu, co jest fajne. Płaszcz zręczności, sztylet. Dobra, kupiłem sobie jakieś EQ. I co teraz się dzieje? Możemy sobie teraz obserwować graczy. Jestem w ogóle pierwszy raz w kamerze pośmiertnej. Możemy sobie zmienić warda. No dobra, czego mi trochę brakuje, ewentualnie nie wiem, czy tak się da, to wysyłanie bohatera w jakąś pozycję. W sensie na przykład teraz zespiliśmy się i ja cały czas muszę trzymać sobie kciuka w tym miejscu, żeby moja postać sobie szła. No a wystarczyłoby kliknąć na minimapę i ta postać by sobie poszła sama. Prawdopodobnie gdzieś taka opcja jest, ja jej nie odkryłem, więc do końca się nie wypowiadam, póki co nie spotkałem takiej opcji. Dobra, idziemy, myślę, puszować. Nie będziemy tu się bawili. Nie, w ogóle czy jest tu Baron? Dobra, mamy tutaj jakiegoś wroga. To jest Jin. Jin może być trudnością dla nas, ale nie, Jin sobie w ogóle nie radzi. Patrzcie, jak go ładnie klepiemy. Wróćmy mu jeszcze buł. No i spróbujmy, może ult? Zabity! Doskonale! Mamy killa. Piękny frag wszedł. O, no i mamy tu jeszcze Vi. No pod turetę nie będziemy się z nim raczej bili. A możemy sobie te minionki skuszować. W ogóle postaram się jak najszybciej wam ten odcinek rzucić, słuchajcie, żeby jeszcze dzisiaj być pierwszym, że tak powiem. Mam nadzieję, że uda mi się. Póki co to chyba jakaś jedna osoba tylko nagrała z tego. Co jest w sumie dziwne, myślałem, że wszyscy się na to rzucą. No ale zakładam, że zanim ten odcinek wstawię, już trochę tych filmów z tego Windlipta będzie. No, jeżeli to zrobi fajne wyświetlenia i wam się w ogóle spodoba, tak, od tego zacznijmy, to myślę, że spokojnie, serię można z tego trzepnąć. Właśnie też z innymi ludźmi, bo gra jest darmowa, myślę, że możemy sobie nawet jakiś widzów zaprosić. Ojojoj, ale ten blisko tutaj chciał mnie zabić. Wycofam się, nie będę go bił, to jest ryzykowne, ale jakby mi tak blue koledzy oddali, byłoby fajnie. Powinna go wziąć nami, ale wezmę to, weźmie to nami. No dobrze, wróćmy do bazy. Nie mamy many, nie mamy HP, myślę, że możemy sobie wrócić. Trochę, kurde, ścierpię na tym krześle, wygląda na taborecie. Taboret jest bardziej prestiżowy, mi się wydaje. Huragan Romana, przyda się, nagolenniki Berserkera, kupujemy i idziemy dalej. Wrogowie chyba robią smoka, tak przynajmniej widać na minimapie. Więc ja bym tam... Kurde, mogę jakoś tu zobaczyć? Tak, wzięli chyba nawet tego smoka już. No i teraz będzie fajna akcja. O, był tu jakiś master. To jest też fajne, że możemy sobie anulować skilla. Jeżeli przeciągniemy go sobie w ten krzyżyk, to mamy skilla anulowanego i... O kurde, może zabijemy ją? No dawaj. Oj, bardzo mało to bije, potrzebuje więcej damage'a. Ciekawe, czy Huragan Romana działa w ten sposób, w sensie, że bije 3 minionki na raz. To by było bardzo mocne. Dobra, no i słuchajcie, poczujemy drugi turet. Jak widzicie, mamy 10 minutę meczu, drugi turet puszowany. Zaraz praktycznie będzie koniec, zwłaszcza, że nie ma tutaj inhibitorów, co jest mega plusem dla mnie. Dobra, myślę, że tutaj będzie to jakiś teamfight. Zmienimy sobie na rakiety, puśćmy sobie w buł i... Ojojoj, a tutaj nie ogarnęło. Dobra, pięknie. Dobra, orani są. Myślę, że gierka będzie wygrana. Trzy trupy, nami, co robi nami? Nami to smurf, gra w tą grę od lat. Turet puśnięty i jak widzicie nie ma inhibitora. Mamy od razu Nexus i ten Nexus do nas będzie strzelał i to dosyć potężnie, jeżeli się do niego zbliżymy. Więc musimy tutaj się mocno przygotować, ale wrogowie się poddali. Albo nie? Nie no, chyba się poddali. Dobra, słuchajcie, gierka skończona. Pierwsza, dostajemy jak widzicie PD. No i tyle, obliczanie nagród, coś nam liczy jeszcze. Okej, mamy sobie jakieś tutaj podsumowanie, nie we mnie, nie wiem, 2-2, Jagoda NC, Gabe Newell, nawet Gabe Newell na nami sobie grał, całkiem fajnie. Przechodzimy dalej, mamy tutaj jakiś samouczek, nie będę się teraz tego uczył, nie chcę zagrać ponownie, chciałbym jeszcze na chwilę wyjść sobie do menu głównego. No i słuchajcie, mamy awansik, level 4 wbity i dostaliśmy Mastera G za darmo to jest myślę dosyć dobra propozycja. Myślę, że sobie nim zagram, ale to już w kolejnym odcinku, ewentualnie poza gierką. Co my tutaj jeszcze mamy za rzeczy? Ja bym chciał się przyjrzeć jeszcze temu samemu menu, bo nie widziałem tego tak naprawdę zbyt dużo. Halo, master, już potańczyłeś, potwierdź, dobra. Co my tutaj mamy? Mamy sklep, mamy kolekcję bohaterów, mamy tutaj ekwipunek. Okej, czyli możemy sobie modernizować, słuchajcie, EQ, które będziemy kupowali w trakcie meczu. I myślę, że to jest świetna opcja. Dobra.
No, możemy tutaj wszystko zmodyfikować według uznania. Dalej mamy rankingi. I co te rankingi znaczą? No nie wiem. To są rangi? Na to wygląda, jesteśmy 14. Ukończ mecze rozstawiające, by określić swoją rangę. Dobra, czyli mamy w tejże rankedy. To jest spoko, dobrze wiedzieć. Mamy także Hextech, w którym możemy sobie chyba jakieś skrzynki otwierać. No i mamy misje. Misje są też spoko, resetują się, dostajemy za nie esencję. No i jak mamy kamienie milowe, to dostajemy kapsuły. Więc to jest też spoko. Za kapsuły dostajemy jakieś tutaj badziewia. Dostępne na poziomie 10. No dobra. Słuchajcie, to na tyle. Tak wam jeszcze pokażę. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek podobał. Jest to chyba trochę odcinek bardziej profesjonalny. Nie, to nie jest odcinek profesjonalny. Ale postarałem się gadać tak bardziej z sensem i nie robić z siebie idioty. Więc pokazałem wam, nadzieję, tę grę całkiem fajnie. Widzimy się w odcinku drugim, jeżeli byście chcieli. Nie no, odcinek drugi na pewno się pojawi, bo mam jeszcze z ziomkiem do nagrania. Ale tak czy siak na razie to tyle, widzimy się w kolejnych filmach. Zostawcie kciuka i jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka z gier przeglądarkowych, które za miesiąc znikną z internetu, bo flesza wyłączają, zobaczcie koniecznie link w opisie i na moim kanale do znalezienia. Siema!